Dobra, mamy to. Mamy to. Dobra. Lecimy z tym gównem. A, gramy. Może. A. Zajebiście, biegniemy. Zajebiście. Sorry, że nie gram ten. W to, co mi zaproponowałeś, stary. Ale jestem już padnięty, jestem po całym dniu pracy. Mamy ferie szkolne, więc jest dużo pracy teraz. Chociaż dzisiaj tak było w miarę spokojnie. No ale jeszcze dzisiaj animowałem i tak dalej. Niedawno ogarnąłem się. O kurwo, ty! No i ten. No i jestem zmęczony i stwierdziłem, że Nemo albo to Guerrilla coś tam chyba. Coś kojarzę, że grałem chyba, ale stwierdziłem, że wolę zaograć coś, co całkiem niedawno no grałem. A to w to chyba grałem na Twitchu niedawno, tak mi się wydaje, więc chyba tego nie wrzucałem na gameplaya. Chyba. O kurde. No nie. Dobra kontra ta jest, bardzo dobra. Zaraz się rozpieprzy te. Dziękuję. Mam kawę, mam piwko. Normalnie nie piję, ale piję się, czemu nie? No, dzisiaj napisałem do elektrowni, że do chuja dajcie mi dane do tego, do przelewu, bo chciałem zapłacić za prąd i gaz. Od 3 miesięcy nie mogą naprawić swojego systemu i za każdym razem muszę się upominać. To nie. Kurczaczki! Muszę się upominać, co to do chuja jest? A ja nie, to zawsze dodatkowa rzecz, a tak się wchodziło na maila, QR code do fakturki, jazda, nie? I tyle mnie interesowało. Dobra kontra, bardzo fajna i też w miarę szybko idzie ogarnąć, więc a na ten tydzień zaplanowałem sobie 2 gameplaye i tak stwierdziłem, jak nie dzisiaj, no to nie jutro, bo synek, nie pojutrze, bo synek, a w piątek pewnie będzie coś też do robienia ekstra. Zresztu mam kumpla, który się rozstał z kobitką, bardzo mnie prosi o spotkanie, bo strasznie to przeżywa. No i ja to rozumiem, kuźwa, bo też byłem w takiej gównianej sytuacji, a jeszcze. No nie chcę się rozpowiadać za bardzo no, prywatą tutaj, ale co tam się zadziało, za przeproszeniem, ale no to niefajne rzeczy się u niego zadziały. No i źle to znosi, no i co, no i trzeba wesprzeć chłopaka, no też byłem w takiej gównianej sytuacji kiedyś. No i też dostałem ogrom wsparcia od przyjaciół, bliskich. Nagrywam to w ogóle? Nagrywam. Chuj. No. Chłop jest jeszcze w gorszym położeniu niż ja. No czy.
Nie, może nie. Zależy. Pod niektórymi kwestiami jest w gorszym położeniu niż ja byłem, a pod niektórymi w lepszym. O kurwa. Muszę sobie kupić nowy pad, bo naprawdę mam problem z przyciskami w dół. Z przyciskiem w dół. Ładne mają uniformy, takie kurwa idealne do kamuflażu. Kurwa, no serio? Myślałem, że to jest jak ściana. Kurwa, to była fajna napierdolanka. No a więc ten ziomek, no chcę mu zaoferować jakiś dzień, żeby wpadł do mnie przenocować. Pogramy w coś może, w szachy może, chuj wie w co. No, on się pewnie napije, ja to raczej nie. No, a też nie mogę go przyprowadzić, jak jest mój synek, tak? No bo syn to syn, syn jest najważniejszy, synem się zajmuje. A tak to wiadomo. O, będzie się popłakać, nie będzie w najlepszym stanie, po co mój synek ma to obserwować. No tam temu jednemu się nie udało. O kurwa, baza! Rozjebie. Nemo chyba chcę obejrzeć jeszcze gameplay stary do Nemo, żeby przypomnieć sobie, bo to jest trudna gra, tam coś z kluczami było, te zwierzątka w różnych miejscach było poukrywane, to całe gówno. Przez chwilę się poczułem jak w Russian Attack. Aj. No i chuj. Kurwa, tak to jest. Zapomniałem, że tutaj coś spada. Pojebańce. No, z tą bronią już nie jest lekko, co? No Nemo, dobra, ale Daniel, powiedz mi coś o sobie, może
chciałbym wiedzieć, ile masz lat, jak wyglądała twoja przygoda z Pegasusem, co robisz, bo bardzo mi to schlebia, że za każdym razem widzę ciebie na moim kanale pod filmikami, że masz uwagi, że dużo wiesz na ten temat. No, z pewnością więcej ode mnie, ale no. Ja tam do znawcy, nawet przeciętnego, to mi daleko. A tu jest boss, takie lasery same. A bym miał back, jakbym już tę kontrę miał nagraną na gameplayu. Cały bym się nie zdziwił. Ja tam, wiesz, moja pani, to jest taka chujowa, że. O ty kurwa. Lasery. Pamiętacie? Akcję z laserami z Resident Evil'a? Mocno, aż tego dowódcy było szkoda. Bo sobie nieźle radził. A ostatnio kurwy na YouTubie mi zbanowały ten filmik, wiecie? Ja pierdolę, no jak tak można? I jeszcze był dobry, ale... był krzewieniem nienawiści. Spierdolenie. Kurwa, chyba nie wiedzą, co to jest nienawiść. Co kurwa? I wzywanie do przemocy. Na pewno wzywałem do przemocy. Kurwa, nigdzie nie wzywam, że transik dostał w japę i go wyjebało przez okno, ale przeżył. No, a jak transik zachwalał nazistów, to było spoko, co? Kurwa, i że dostałem ostrzeżenie, że to pierwsze, że spoko, że każdemu się może zdarzyć, no kurwa, pojebani jacyś. I żebym. Ja się odwołałem oczywiście, oni, że nie chuja. A ja im wytłumaczyłem, co i jak, więc napisałem list otwarty, jak to wygląda. No i to ja sobie robił, kurde, dobry film był, dobry, naprawdę, fajny, z jajem, obśmiewające troszkę pewne kwestie związane z transtłuszczami. O, chuj. No, tam, że o, tam parę było, ale było parę fajnych nawiązań do popkultury. Było parę gierek słownych, było parę fajnych slapstickowych żarcików i tyle. A to nie jakieś, a to oni zrobili jebanie o to. Naprawdę żałosne. Zajebiście. Kurwa. No, a bardzo fajny filmik. Jest na JebZdzidy i na Quake'u. Ale ja go jeszcze... Ja to nie jest tak, że odpuściłem. To ja tam jeszcze... Ja jeszcze go przemycę na YouTube'a pod kątem recenzji.
opowiem o nim i tak dalej. To jest jedna taka całkiem. O, ta runda jest całkiem trudna. No. Oho, z tą bronią to jest na zajebiście. Aha, czyli oni nie. Aha! Czyli wiecie, oni się namierzą raz. Jest bosik. A nie, to nie bosik. Ale zaraz będzie, bo tu krótkie rundki akurat to kontrakt było dobre. Ale nie byli przekokrzeni, co? O kurwa. Zapomniałem o nim, a niedawno grałem, a już zapomniałem, kumacie? Co kurwa? Czy to był naprowadzający się pocisk? A, można je rozjebać. No to chuj, to zaraz po nim. Kurwa, lubię gry, w których trzeba napierdalać tylko przed siebie. No i że wzywam do nienawiści. Wcale nie wzywam do nienawiści, oni sami wzywają do nienawiści swoim zachowaniem. Jak życzą raka tym ludziom grającym w Hogwarts Legacy, no to beka. Oczywiście nie wszyscy, oczywiście nie wrzucam wszystkich do jednego wora i tak dalej, nie? Ale są jednostki, które psują opinię i też w tym filmiku była informacja, że jednostki, które psują opinię. To nie był cały ogół. A nie, kurwa. Im. To trzeba być lewoskrętną spierdoliną, nie? To naprawdę trzeba być lewoskrętną spierdoliną. Mieć taki ból dupy. Kurwa, żeby tacy ludzie przyszli pracować do mojej. Do mojej restauracji, to by się obstrali. Pewnie biegli do sądu, kurwa, że rasizm, że nietolerancja. Co za śmieci. A na szczęście my na takich ludzi mamy metody, kurwa. Wszyscy byśmy zeznali, że coś tam odjebali i. Nie, oczywiście żart, nie? Wiadomo. No, powiem tak, że naprawdę to jest fajne, że tu w Holandii może jest tam oficjalnie ta cała poprawność polityczna, ale ludzie naprawdę nie dają o to jebania. Kurwa. Ludzie są z tym zmęczeni. O! Zamyśliłem się. Zdychaj, śmieciu. No, zdechłeś. Zabiliście. No, naprawdę, w mojej pracy jest bardzo luźne podejście. Jest bekowo, śmiesznie. To, naprawdę, to jest miejsce, do którego lubię chodzić. Do pracy po prostu, a to mi się tutaj bardzo rzadko zdarzało. O, też.
Chyba boss. O, o ty kurwo. No, mówiłem, dlatego nie chciałem grać w żadne bardziej zaawansowane gry, bo już po mojego mózgu śpi, a drugiej połowy nie mam. No, to boss, dobra. Się murek osuwa. Się wysuwa jest ten, nietykalna. Koniec. I sobie lecę w pizdu. Dobra, lecimy z tym koksem. Zamknięte. Pap.